Cześć. Ludzkość sięgnęła dna. Dna moczanowa. Zapraszam na słów kilka o patofizjologii tej choroby. Dna moczanowa, inaczej artretyzm, skaza moczanowa, podagra. Jest stanem chorobowym charakteryzującym się zaczerwienieniem, tkliwością oraz obrzękiem stawów, które spowodowane są nawracającymi napadami ostrego zapalenia stawów. Częstość występowania dny moczanowej w Polsce można jedynie oszacować, a dane te wskazują na przedział od 380 do 760 tysięcy osób. W przypadku USA artropatia zapalna dotyka ponad 8 milionów Amerykanów. Statystycznie częściej chorują mężczyźni, a u kobiet częstość zachorowań rośnie dopiero po 60 roku życia. Związane jest to z ochronnym wpływem żeńskich hormonów płciowych, które zwiększają wydalanie kwasu moczowego z moczem. Wysokie stężenie kwasu moczowego we krwi od dawna było związane z dną moczanową. Uwzględniając terminologię medyczną, artretyzm spowodowany jest odkładaniem się w tkankach kryształów moczanu sodu. Jak każdą chorobę, podagrę próbuje się powiązać z czynnikami ryzyka, które istotnie wpływają na częstość jej pojawiania się oraz, co najważniejsze, na uzasadnioną profilaktykę. Ale prawda jest taka, że nie ma pewności, czy owe czynniki ryzyka wywołują dnę moczanową, czy jednak to hiperurykemia predysponuje do ich występowania. Coraz częściej formułuje się wnioski, że jedno napędza drugie, bez względu co było czynnikiem sprawczym. W zrozumieniu patofizjologii dny moczanowej należy wrócić do treści odnośnie metabolizmu i wydalania kwasu moczowego. Związek ten jest końcowym produktem przemiany puryn, występuje głównie w postaci moczanu, a wraz ze wzrostem jego stężenia we krwi zwiększa się tworzenie kryształów. Wydalanie kwasu moczowego odbywa się głównie przez nerki. Kiedy ich praca jest zaburzona, dochodzi wówczas do hiperurykemii. Jest to pierwsza możliwość patogenezy dny moczanowej. Wyróżnia się tutaj zmiany genetyczne białek zaangażowanych w wydalanie kwasu moczowego, które doprowadzają do jego akumulacji w organizmie. Jednakże wpływ na wydalanie moczanów ma jeszcze kilka innych związków. Alkohol zmniejsza wydalanie moczanów przez nerki w przebiegu kwasicy mleczanowej. Leki przeciwnadciśnieniowe zakłócają transport jonów w kanalikach nerkowych. Natomiast leki immunosupresyjne, np. cyklosporyna, zmniejszają klirens nerkowy moczanów. Druga przyczyna hiperurykemii związana jest z jego nadmiernym wytwarzaniem. Wpływ na to ma dieta bogata w purynę, spożywanie dużej ilości fruktozy oraz ekspozycja na ołów. Trzecią przyczyną są zaburzenia genetyczne, zwłaszcza odnośnie enzymów zaangażowanych w metabolizm kwasu moczowego. Jako przykład można tu wymienić zespół Lehane-Hana, rzadką dziedziczną chorobę sprzężoną z chromosomem X. Jest ona spowodowana niedoborem transferazy hipoksantynoguaninowej fosforybozylu, która katalizuje przemiany puryn. Dysfunkcja ta doprowadza do gromadzenia się puryn, hipoksantyny i guaniny, a w konsekwencji do wysokiego poziomu kwasu moczowego. Sytuację pogarsza fakt, że upośledzona degradacja puryn napędza tempo ich syntezy de novo. Badania wykazały, że to właśnie kwas moczowy w postaci moczanu sodu odpowiada za stan zapalny, który leży u podstaw patogenezy artretyzmu. Jednakże dowiedziono, że odkładanie się kryształów i subkliniczne zapalenia poprzedzają pełnoobjawowe występowanie dny moczanowej. To występowanie kolejnych po sobie zdarzeń u pacjentów z hiperurykemią doprowadza do powstawania tzw. dny opornej na leczenie. Po pierwsze, podwyższone stężenie kwasu moczowego sprzyja tworzeniu się kryształów moczanu sodu. Najpierw nie dają one żadnych objawów, ale na tym etapie można je już wykryć za pomocą technik obrazowania, takich jak ultradźwięki i tomografia komputerowa podwójnej energii. Kryształy moczanu sodu mogą powodować ostre, samoograniczające się stany zapalne. Najprawdopodobniej wywołane są one poprzez uwalnianie kryształów z powierzchni chrząstki do przestrzeni stawowej, gdzie reagują z innymi komórkami. Aktywacja immunologiczna przebiega z uwalnianiem zapalnych cytokin, rekrutacją komórek odpornościowych do miejsca zapalenia oraz ze zmianą ekspresji cząsteczek efektorowych, tym samym wyzwalając oba typy odpowiedzi immunologicznej.
Interleukina 1 beta została zidentyfikowana jako kluczowa cytokina w zapaleniu dny moczanowej. Badania wykazały, że w dnawym zapaleniu stawów istotną rolę odgrywa również adaptacyjna odpowiedź immunologiczna. Kryształy moczanu sodu w bezpośredni sposób mogą aktywować limfocyty T. Limfocyty T inicjują osteoklastogenezę, proces, który wzmaga uszkadzanie kości poprzez ekspresję RANKL przez ligand NF-kappa-beta. Rolą limfocytów T-regulatorowych jest hamowanie tego procesu poprzez wpływ na aktywność efektorowych komórek oraz wydzielanie odpowiednich cytokin. Kryształy moczanu sodu stymulują limfocyty TCD8+, które w wyniku wydzielania cytokin prozapalnych wpływają na różnicowanie komórek TH17 oraz wzrost ilości cząsteczek kostymulujących, które dynamicznie wpływają na aktywację limfocytów. Natomiast limfocyty B poprzez wytwarzanie immunoglobulin wzmagają krystalizację w wyniku łączenia się ich z kryształami i przyspieszaniem adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej. Pomiędzy tymi okresami podagra przebiega bezobjawowo. Wraz z przebiegiem hiperurykemii przewlekłe reakcje zapalne prowadzą do nieodwracalnego uszkodzenia struktur stawowych, które związane są z charakterystycznymi objawami dny. Taki stan określa się zwykle jako przewlekłe dnawe zapalenie stawów lub przewlekła dna. Wraz ze wzrostem złogów oraz ich ilości, a także w powiązaniu z chorobami współistniejącymi, dna staje się poważniejsza i trudniejsza do wyleczenia. Uwzględniając efekt pleiotropowy kwasu moczowego, dna moczanowa staje się oporną na leczenie. Złogi kryształów moczanu sodu należy uznać za czynnik sprawczy, główny i najważniejszy cel leczenia dny moczanowej. Okazuje się jednak, że chociaż podwyższony poziom kwasu moczowego występuje praktycznie zawsze u osób z dną moczanową, to nie zawsze hiperurykemia doprowadza do rozwoju tej choroby. Badania obrazowe ultrasonograficzne rzucają nowe światło na patogenezę artretyzmu. Udowodniono tym samym, że kryształy moczanu sodu są obecne u niektórych osób z hiperurykemią, jednakże bez klinicznych objawów choroby. Wykazano, że gdy stężenie moczanu w surowicy przekracza 8 mg na decylitr, to do odkładania się kryształów dochodzi średnio u od 17 do 42% osób. Charakterystyczne miejsca osadzania się kryształów kwasu moczowego w stopie predysponują do ich obecności oraz rozwoju podagry. Choć zakłada się, że stanowi to podstawę o charakterze prospektywnej, to jeszcze nie potwierdzono tego jako dowodu w przewidywaniu rozwoju klinicznie jawnej dny moczanowej w przyszłości. Leczenie dny polega na strategii leczenia ukierunkowanego. Za cel pierwszorzędny ustala się całkowite rozpuszczenie kryształów moczanu sodu, kolejno zabezpiecza się pacjenta przed utworzeniem się nowych kryształów. Jako leczenie pierwszego rzutu zaleca się monoterapię inhibitorami oksydazy ksantynowej łączoną z lekami o działaniu urykozurycznym lub w formie monoterapii. Dość istotne jest wdrożenie profilaktyki przeciwzapalnej przed lub na początku leczenia ukierunkowanego na zmniejszenie stężenia moczanów. Incydenty ostrej dny można leczyć niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, kortykosteroidami lub kolchicyną. Badania kliniczne wykazały skuteczność w zmniejszeniu stężenia kwasu moczowego w surowicy podczas stosowania terapii skojarzonej. Leki te mogą być szczególnie przydatne do szybkiego rozpuszczania kryształów kwasu moczowego. Udowodniono, że wartości kwasu moczowego w surowicy co najmniej poniżej 6 mg na decylitr u wszystkich pacjentów z dną związane są z redukcją zaostrzeń i złogów w tkankach i można przyjąć te wartości za docelowe. Zalecenia europejskich, a także wytyczne amerykańskich instytucji do spraw reumatologii wskazują, że im niższy poziom kwasu moczowego w surowicy, tym szybsza redukcja złogów w tkankach. Nie można również zapominać, że w przypadku rozpoznania podagry zalecana jest dożywotnia kontrola poziomu kwasu moczowego w surowicy. Profilaktycznie i od zera. Tylko literatura uczyni z nas bohatera. Do usłyszenia!